Cześć, ja jestem Sarczy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Krew i Wino. Jestem właśnie niedaleko miejsca, gdzie możemy rozpocząć kolejne zadanie, więc od razu sprawdźmy. Dobrze, że jestem. Jebanie i wina. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Beauclerc. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanellich. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. No proszę, zatem mamy kolejne nawiązanie. Trzeba będzie zajrzeć do tego banku. Okej, bank jest gdzieś tutaj, tylko czy ja mogę tędy przejść w ogóle? Jak najbardziej. No dobra, no to w takim razie może chociaż trochę się wzbogacimy dzięki temu, a pieniądze się nam oczywiście przydadzą przede wszystkim do kolejnych wiedźmińskich rynsztunków. Kolega się zachowuje, kolega jest w okle. Trzeba wrócić w ciągu dnia. A teraz to co, jest noc, kurde? No ale pewnie do jakiejś ósmej trzeba poczekać, podejrzewam. Więc pomedytujmy i sprawdźmy znowu, czy można się dostać. Za robotą gonisz, Wiedźminie? Proszę bardzo, porozmawiaj z urzędnikiem. Tak? Mogę paragraf 22. Witam w banku Cianfanellich, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? O, mogę też wymieniać walutę. A zróbmy to przy okazji, bo trochę je jeszcze zdobyłem od czasu, jak to robiłem ostatnio poza nagraniem. Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. No i proszę, i 2446 nowigradzkich koron zdobyliśmy. No a teraz wypłaćmy te pieniądze z konta. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivi. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż tutaj. Czy ten kot jest jakiś podejrzany? Jak widzę jakiegoś kota w Wiedźminie, to od razu sobie myślę, czy to nie jest jakaś czarodziejka. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. O kurde, chyba wiem. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Chyba wiem, o co tutaj chodzi. Jest to... Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. Jest to po pierwsze oczywiście wyśmiewanie tego, jak działają urzędy, ale po drugie jest to nawiązanie do Asterixa. Też pisaliście mi o tym, że jeden z questów będzie nawiązywał do bajki właśnie z Asterixem. I nie wiem, czy oglądaliście, ale właśnie tam była praktycznie identyczna scenka. To było, zdaje się, bajka 12 prac Asterixa, czy coś takiego. I właśnie jednym z zadań Asterixa i Obelixa było zdobyć jakieś dokumenty i właśnie byli oni ciągle przenoszeni z jednego stanowiska do drugiego, że przyprawiało to naprawdę oszał. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. O, no nie. Co ma znaczyć nie tutaj?
Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Się szanowny tak nie denerwuje, bo mu żyłka pęknie. Nie, no nie mogę. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument? Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. O kurde, ona sama nawet nie wie, gdzie. Dobra, sprawdźmy najpierw ewidencję może. Gdzieś na górę, tylko że... Którędy możemy się dostać wyżej? Tędy chyba. Tak? Mogę jakoś pomóc? Oj, coś czuję, że tutaj sporo czasu zabawimy i może to być naprawdę niezły, humorystyczny quest. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Damek się oburzył. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? I zwróćcie uwagę, że za każdym razem mówią tą samą formułkę. Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. O nie. Naprawdę? Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. Znowu? To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się wpychasz? Świetne. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! O nie, kolejne problemy. I co z tego? A co tam? Nic mnie nie obchodzi, twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury! Spróbuj tylko. Jak się patrzą. Hola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! Naprawdę? Wyjdziemy na zewnątrz awanturować się? Ci panowie chyba zawiedzeni, że nie mogli pooglądać bijatyki. No nie, no będziemy jeszcze z nim walczyć. Znowu się biją przed bankiem! To jest trzecie! Co? Przeszła ci ochota? Oczywiście, no, wepchnęliśmy się do kolejki tutaj... Sami prostak! Dam ci lekcje pokory! I tutaj on ma rację, z tym, że się faktycznie wepchnęliśmy, no ale... Co zrobić? Ja cię nauczę kultury! Tolał, spokój się! Domyślam się, że nawet nie można tam było przeczekać jakoś w tej kolejce, tylko musiało tak być. Sami prostak! Dam ci lekcje... Dobra. Rycerz de Peyrac, Peyran... Ja cię nauczę tak, kultury! Wy chyba nie... No, to złeś! Pan tu nie stał! A on dalej to samo. No ale dobra, sprawa załatwiona, możemy ruszać w takim razie do stanowiska numer 1 po formularz 202. Tak? Mogę jakoś pomóc? Pieniądze! No nie... Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum, to może być trop. No nie, no chyba sobie żarty robicie. No nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. Tak. To może być trop. Też kiedyś zawędrowałem. Wszystko w porządku? Tu oczywiście zamknięte, ale tam dobiegają jakieś hałasy. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz bank. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Jest napisane. Przerwa jest! Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj.
O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! No nie no, scena jak żywcem wyjęta z Asterixa. Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Usiądź i poczekaj do końca przerwy. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. No nie wierzę. Siedzę ostatnio w domu. No to czekamy. No, trzeba przyznać, że twórcy mieli poczucie humoru, projektując tego questa. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A jakże? A tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Ojejku, naprawdę? Nie chcę wiedzieć, co to jest certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Właściwie to czemu nie, bo chyba w tym momencie to jedyna rozrywka, jaką tutaj możemy mieć. A możemy nawet postawić jakiś zakład. Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. A kto wie, może nawet wygramy jakąś szczególną kartę? Mam nadzieję przynajmniej. Tylko słuchajcie, ostatnio w tym dodatku gram głównie kartą Talią z Kaligę, więc teraz dla odmiany sobie rozegrajmy jakąś inną Talią, partyjkę. Niech będą Królestwa Północy. Już dawno tą Talią nie grałem, więc możemy sobie spróbować. No i jedziemy w takim razie. Od razu się człowiek aż lepiej poczuł, jak sobie odpalił partyjkę w Gwinta. I teraz tak, tutaj mamy karty szpiegowskie, bardzo fajnie. Dobra, to zmienimy sobie Zoltana Chivaya. Bardzo dobrze, Vernon Roche. I jeszcze może jedną kartę sobie wymienić, albo pozostanę przy tych, jakie mam. Tutaj nie będę już w takim razie zmieniał. Co by nie mówić, właśnie moja talia Królestwa Północy daje radę tutaj. Bez powodu ją tak lubię. To na początek oczywiście bierzemy sobie karty szpiegowskie. Dzięki temu dobiorę kolejne, ale karty pogodowe to akurat średnio mi teraz pasuje. On niestety też ma kartę szpiegowską i to lepszą od mojej. No ale ja mam jeszcze jedną, tylko że też mu dodam 5 punktów oczywiście. O i proszę, i mamy jeszcze jedną kartę szpiegowską. To super, naprawdę super. Dobra, to jeszcze w takim razie ją wystawmy. Proszę bardzo. I myślę, że możemy się jeszcze postarać o wygraną właśnie tutaj. Skoro tak. Tutaj sobie ustawmy krowę. W następnej rundzie będzie z tego pożytek. I teraz tak, on ma 11 punktów. Ja mógłbym mu ewentualnie zabrać jakieś karty. Znaczy tutaj usunąć, skorzystać z Trzaskającego Mrozu na przykład. Ja mam tych kart... Okej, tak to wygląda. 6 i 6. Może tak to sobie właśnie wstawię. To niech tak będzie. To wtedy będę miał 12 punktów. I wygramy tę rundę. Dobra. On oczywiście teraz o jedną kartę ma więcej, ale... Nie będzie źle, bo tutaj mamy Biesa już na początek. Kurde, te karty pogodowe niepotrzebnie mi się akurat losują aż w takich ilościach, no ale dobra. Czyli my rozpoczynamy. Zobaczmy. Co by tutaj zainwestować. Niech będzie w takim razie tutaj. Rębacze Screen Fit. To nam podwoi za chwilę wartość, o ile on nie użyje jakiejś pożogi za chwilę. Tylko że on też ma, kurde, te karty. Dziewiąteczka będzie. My tutaj jeszcze to sobie dajemy i proszę bardzo, 20 punktów. Mam oprócz tego Róg Dowódcy, który chyba za chwilę wykorzystam, ale oczywiście pożoga, właśnie tego się obawiałem. No i niestety. Niestety tak to musiało, kurde, być. Dobra, no ale to jeszcze nie wszystko oczywiście stracone. Weźmy sobie tą kartę i odzyskamy jakąś. A ciekawe, może być kolejna krowa i wtedy będzie kolejny bies? Mam nadzieję, że tak.
Mam nadzieję, że właśnie tak będzie, chociaż nie jestem pewien, bo nigdy tak nie robiłem. Ale spróbujemy. Dobra, chybykarski medyk. Oj, kurczę. Jeszcze sobie to zabrał. No to niedobrze, bo już ma 10 tych kart. I sytuacja się zaczyna robić leciutko skomplikowana, niestety. Teraz się zastanawiam, czy spasować, czy próbować dalej walczyć tutaj o zwycięstwo. Sam nie wiem w tym momencie. Dobra, może będziemy próbować. Ja tutaj mam karty bohaterów, więc też to nie jest najgorzej. O nie! Zabierze mi ósemkę, no żeż kurde. Ale cóż, ja mam teraz trzaskający mróz, więc też mu tutaj obniżę wartość tych jednostek. A moja oczywiście będzie nadal siódemka, bo to jest karta bohaterów. I pozostałe też mam karty bohaterów. Więc bardzo dobrze się składa. Mam tu jeszcze czystą mgłę, o ile on, znaczy gęstą mgłę, o ile on nie ma tutaj tej karty, czyste niebo, no to będzie w porządku. Ale zobaczymy jeszcze. Spróbuję właśnie już w tej rundzie od razu wygrać. Wiele zależy właśnie od tego, czy on nie ma czystego nieba. Róg dowódcy sobie wystawił, ale ja tutaj też jeszcze czekam z mgłą. Kolejna karta. Co ty tu jeszcze wykombinujesz? Kurde, ile tych punktów on już ma. Dobra, Ciri teraz poprosimy. Zwróćcie uwagę, że to są same karty bohaterów, więc tutaj trzaskający mróz w ogóle nie działa oczywiście. Przypominam. Dobra, to teraz bierzemy sobie tutaj róg dowódcy. Podwoimy wartość tych jednostek jeszcze. No i pozostanie mi tylko użyć jeszcze gęstą mgłę. On teraz oczywiście wygrywa, ale to się za chwilę zmieni. No i teraz zobaczmy. Czy on będzie miał to czyste niebo, czy nie za bardzo. Pożoga, kurde. Niedobrze. Teraz już musimy spasować, bo oczywiście tego nieba nie chcemy. Chociaż kurczę, muszę sobie przypomnieć, co dawała karta dowódcy. A, chyba jednak w tym momencie nie mogę jej użyć, czyli to akurat coś, co mi tutaj jest nieprzydatne. Czego nie mogę po prostu wykorzystać. No i poczekamy, zobaczymy jakie jeszcze karty ma nasz przeciwnik. Miejmy nadzieję, że to wygramy. 10 punktów tutaj niestety. Okej, tutaj też się pomnoży, ale to po jednym punkciku tylko. No i tutaj też jeden punkt, czyli wygrywamy. Bardzo dobrze. Ciekawe, czy w ogóle dostanę jakąś kartę w nagrodę, czy to tylko był taki przerywnik. O, widzę, że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Po prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. To spróbujemy. Chyba się przerwa skończyła. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Powodzenia, kolego. Aż się przypomina pierwszy Wiedźmin, gdzie można było dosłownie przekupić kobiety właśnie jakimiś kwiatami albo perfumami. To też nie do końca mi się podobało. To było duże uproszczenie. No ale zobaczymy. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Poprosimy formularz 202. Postarajmy się rzeczywiście być mili. To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202?
Straciłem sporo czasu. Geralt, spokojnie. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivii. Geralt też traci cierpliwość. Nie ma co się dziwić. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivii. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. O. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? A patrzcie, możemy faktycznie albo kwiaty, albo perfumy wręczyć. Wtedy po zapachu perfum ją odnaleźliśmy. Może właśnie perfumy będą okej. Lubi pani piżmowe zapachy, prawda? A szanowny skąd to wie? Po prostu wyczułem, jak pani przechodziła. To naprawdę piękne perfumy. I tak do pani pasujące. I od razu sobie pomyślałem, te też powinny się pani spodobać. Ale ja nie powinnam. Naprawdę. Proszę je przyjąć. W dowód wdzięczności za pomoc w mojej sprawie. Szanowny to jest czaruś? Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Ach, ten urok osobisty Geralta, co? Jak zwykle podziałał. Chociaż i tak swoje musimy odczekać. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę. Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. No to może wreszcie się coś uda załatwić. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Dobra, może jakoś inaczej to załatwimy, co? Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. No wreszcie. Ile było można? Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? He? Nie ma bez... Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessir. To i ludzie wstydzą się kupować. Tam mogliście sobie przeczytać to, co podniosłem, zatrzymując film. Nasz bank to duma Beauclair. Wszystko w porządku? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Nie można tak było od razu, kurde. No proszę. Czy mi się wydawało, czy tutaj mogłem coś zrobić? Nie, jednak nie. Co on kombinuje? Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch.
Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. No to łajdak, co? Dobra, dajmy mu ten tydzień. I za tydzień tutaj faktycznie przyjdziemy. Tydzień. I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Chociaż miałem ochotę mu trochę sklepać buźkę, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. No dobra, to teraz musimy poczekać tydzień, więc najlepiej będzie po prostu pomedytować odpowiednią ilość dni. Więc teraz, żeby to już zrobić szybko na nagraniu, to zrobię cięcie do czasu, aż właśnie te 7 dni minie. No i dobra, odczekałem sobie tydzień i teraz ruszamy porozmawiać z Cianfanellim. Pozwól na chwilę. Oho, czyżby? O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno... Przepraszam za to zamieszanie. No dobra, czyli opłacało się jednak poczekać. Co mogę dla ciebie zrobić, mistrzu Wiedźmin? Od razu jak inaczej do nas gada, co? No ale w każdym razie udało się, chociaż powiem wam, że myślałem, że będzie więcej na tej lokacie niż 500 nowigradzkich koron, bo dla nas to w tym momencie jest tak naprawdę nic, te 500 koron. Mamy 23 tysiące, liczyłem, że to będzie chociaż parę tysięcy, ale chyba liczyłem na zbyt wiele. No w każdym razie zadanie mi się bardzo podobało, oczywiste nawiązanie właśnie do działania urzędów, polskich urzędów w szczególności, chociaż myślę, że nie tylko. No ale też i nawiązanie właśnie do tej bajki z Asterixem w roli głównej. Ja pamiętam, że wiele lat temu oglądałem tę bajkę niejednokrotnie, bardzo mi się podobała jako dziecku. I teraz idealnie po prostu były te sceny niektóre odwzorowane właśnie z tamtej bajki. Zresztą jeśli oglądaliście, to możecie właśnie napisać, czy znacie tą bajkę i czy też wam się to od razu z Asterixem skojarzyło. W tym odcinku to by było na tyle. Ukończyliśmy kolejne zadanie. Następnymi zajmiemy się w przyszłych odcinkach. Cześć!